Patrycja, każdy projekt ma swój początek i w przypadku Perfect Picture zastanawiałem się, jak to było u Ciebie, czy to był jeden telefon, czy jakiś casting? To był telefon. Kurczę, dobre pytanie. Na start. To był telefon, tak. Jak zareagowałaś? W jakim byłaś wtedy momencie? Czy to wymagało od Ciebie jakichś przekładań, innych planów? Ja myślę, że to był idealny perfect moment. Jakkolwiek trywialnie to nie zabrzmi, bo byłam już gotowa. Byłam gotowa na nowy format, byłam gotowa na powrót do telewizji i spodobało mi się to, że to jest wokół, wiesz, sztuki, że jest to związane ze sztuką, z artystycznymi wyzwaniami, a teraz chcę jakby na tym się skupiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi i wiązało się z rzeczami, które są kreatywne, gdzie ja również mogę się kreatywnie wyżyć. Wiedziałam też, że będę w dobrych rękach, bo robi to produkcja Golden Media, z którą robiłam You Can Dance, więc znamy się praktycznie już 15 lat, więc ten powrót był dla mnie też o tyle łatwiejszy, bo poczułam, że wkładam po prostu wygodne kapcie, dres i przychodzę jak do siebie do domu, więc to było bardzo komfortowe. No i co? I super. Wspaniali uczestnicy. Do tej pory widzimy ich fantastyczną energię. Chyba te przyjaźnie pozostały nawet po programie. Kto czym Cię najmocniej, najfajniej, pozytywnie zaskoczył? O, nie chcę wybierać, bo każdy mnie zaskoczył czymś innym. Na pewno mieliśmy taką naszą perełkę Ernesta, czyli naszego słodziaczka, jak ja na niego mówię. Laura, szalona, nieposkromiona, po prostu wulkan energii. Ada, nasz kolorowy ptak. Kasia, która jest po prostu motywatorem, myślę, że dla każdego. Uwielbiam oglądać jej Instagram, uwielbiam ją osobiście, prywatnie. Jest po prostu cudowna. Włoski Mateo. Włoski Mateo, zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywnie usposobiony do tego, no jego akcent no, robi całą robotę. Mariusz, przystojny, inteligentny, wymarzony, wiesz, dla teściowej zięć, czy jak to się mówi? Wymarzony, po prostu wszystko się w nim zgadza, jest jeszcze taki empatyczny. Łukasz, wielkie serce, tak dobry człowiek, nie znałam go w ogóle tak, wiesz, prywatnie, znamy się od prawie 20 lat z pracy, ale nigdy nie miałam okazji z nim, wiesz, tak porozmawiać prywatnie. Co za cudowny człowiek, tak ciepły, tak dobre serducho, tak wrażliwy, no wspaniały człowiek. Jacqueline, przepiękna inside and out, bardzo taka, wiesz, asertywna, ale też inspirująca, bo jest pewna siebie, jest taka kobieca. Też pierwszy raz miałam okazję ją poznać, ogromny dystans do siebie, zabawna, super osoba. No i moja współprowadząca, Zosia Promińska. Jestem zachwycona, że przyszło mi z nią pracować. Niesamowicie szybko się uczy, jeśli chodzi o prowadzenie, bo jest wybitną fotografką. Jest skromna, a przy jej osiągnięciach i przy, wiesz, jej zarówno długim stażu modelingu, jak i fotografii mogłaby być, wiesz, trudna, niedostępna. Absolutnie nie. Cudowny, ciepły człowiek i do tego właśnie skromny. Ambitny, bo chciała dobrze wypaść, więc cały czas podpytywała o jakieś, wiesz, rady. Cudownie nam się pracowało. I też taka właśnie silna kobieta, stąpająca po ziemi twardo. Cieszę się, że mogę w takim otoczeniu pracować. I całą tę ekipę możecie śledzić w TVN7. Czekamy na wyniki, na ten ostatni odcinek, bo tam pewnie będzie wiele emocji. Jeszcze Ciebie chciałbym zapytać o samo to robienie zdjęć. No bo wydaje mi się, że praca choćby w showbiznesie wymaga czasem albo lubimy to, że te zdjęcia robimy. My widzimy na Instagramie jedno. A ile tych prób trzeba zrobić? Ile w telefonie masz tego, co potem trzeba skasować też? To prawda, sam pewnie wiesz po sobie, że jak wybierasz to jedno zdjęcie na Instagram z na przykład 300, które zrobiłeś, to jest to bardzo trudny wybór. I nasi uczestnicy mieli na ten wybór bardzo mało czasu i tych zdjęć mieli po 300, 400, 500 i musieli wybrać to jedno perfect picture, więc jest to wyzwanie, ekstremalne zadania przed nimi i za nimi już, jeżeli chodzi o program, natomiast dla widzów to przed Wami. Podwodne sesje, w powietrzu, no wszystko, wszystko w tym programie. To jest, takiego formatu jeszcze nie było, więc serdecznie polecam. I zrobienie tego zdjęcia też idealnego nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, a już na pewno nie w naszym programie. A gdybyśmy wrócili do Twojego prywatnego telefonu komórkowego i do Instagrama, to jakie jest Twoje podejście do przerabiania zdjęć? Moje podejście jest wszystkim, myślę, już dobrze znane, bo oficjalnie mówię o tym od ponad roku, że ja na przykład na swoich stories nie używam filtrów, a jeżeli używam filtrów, to nie związane ze zmianą twarzy, tylko kolory, tak? Że na przykład robię VHS, efekt czy coś takiego. Na Instagramie, na zdjęciach. No, jeżeli mam pryszcza, no to oczywiście, że go sobie wymaskuję. Natomiast nie zmieniam rysów twarzy, nie używam filtrów zmieniających rysy twarzy. Nie jestem za tym. Uważam, że presja idealnego wyglądu jest ogromna i ciąży na dziewczynkach, na małych chłopcach. Co druga dziewczynka w Polsce uważa, że jest nieatrakcyjna, nieładna, wstydzi się swojego ciała. To są tragiczne wyniki i należy coś z tym robić. Uważam też, że jeżeli ktoś używa filtrów, to powinno być to oficjalnie
oznaczone, tak jak jest już za granicą zresztą.